Jak wycenić instalację elektryczną? Uruchamiamy arkusz do wyceny instalacji elektrycznej. Określamy parametry wyceny takie jak rodzaj prac, zleceniodawca, miejscowość i czas realizacji. Z naszej floty pojazdów wybieramy auto, którym nasza brygada będzie dojeżdżać na inwestycje. Określamy stawkę VAT dla danej inwestycji. Wybieramy podatek dochodowy, jakim nasza firma jest opodatkowana. Wybieramy stawkę tego podatku dochodowego oraz wybieramy ilość pracowników, jaka będzie pracowała przy tej inwestycji. Możemy wybrać, czy do inwestycji doliczać stałe koszty miesięczne utrzymania firmy. Jeśli inwestycja jest niewielka, możemy wybrać nie. Z listy dostępnych materiałów i usług wybieramy interesujące nas pozycje, takie jak kabel zasilający, rozdzielnica elektryczna, wyposażenie rozdzielnicy oraz wiele innych pozycji. Aby wstawić więcej pozycji z danego zakresu, klikamy przycisk Dodaj element. Następnie z listy wybieramy kolejną pozycję, która nas interesuje. Przy wprowadzaniu pozycji podajemy również ilości materiału, jakie będziemy wykorzystywać do realizacji. Dodatkowo do ceny pozycji możemy wliczyć rabat lub podać cenę indywidualną, niezależną od cennika. Jeśli chcemy przedstawić klientowi ofertę z podziałem na poszczególne zakresy typu wewnętrzna linia zasilająca, okablowanie, rozdzielnica i tym podobne, wystarczy koło każdej pozycji wprowadzić numer elementu, do którego ma być ona przypisana. Jeśli wszystkie dane wprowadziliśmy poprawnie, arkusz wylicza nam wstępny zysk na czysto, jaki będziemy mieli z danej inwestycji. Jeśli chcemy podwyższyć zysk z inwestycji, korygujemy cenę współczynnikiem korekcyjnym. Jeżeli zysk i cena netto są odpowiednie, możemy przejść do zakładki Oferta dla klienta. Wprowadzamy nazwę budowy z listy, wprowadzamy dane zleceniodawcy, daty sporządzenia oraz ważności oferty, a następnie wybieramy z listy poszczególne zakresy, które mają znaleźć się na ofercie, takie jak wewnętrzna linia zasilająca, okablowanie czy też rozdzielnica główna. Z listy rozwijanej wybieramy zsumowane ceny pozycji przypisane do poszczególnych zakresów, które łącznie dają naszą cenę netto z zakładki Wycena. Pod tabelą z wyceną jest miejsce na wprowadzenie własnych uwag do oferty typu czas realizacji, forma płatności i tym podobne. Arkusz automatycznie generuje nam kompletne zestawienie materiałów. Arkusz dostępny na zp24.pl, a kompletny, dokładny film z wyceny zobaczysz na moim kanale z poradnika elektryka na YouTube. Hej!